Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Telewizji Świętokrzyskiej. Dzisiaj gościem dnia osoba dość nietypowa, bym powiedział, bo nie jest to ani polityk, ani działacz samorządowy. Jest to lekarz. Witam bardzo serdecznie pani Karolina Małek-Stelmachowska. Witam bardzo serdecznie. A teraz pozwolę sobie, proszę Państwa, przeczytać wszystkie tytuły, które pani Karolina ma. Specjalista chirurgii plastycznej, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Sekcji Rekonstrukcyjnej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich. Czy tak? Tak, wszystko się zgadza. To dobrze, zaczynamy pani Karolino. Pracuje pani w Krakowie na co dzień, ale znajduje pani również czas na Kielce. Jest pani tutaj, przyjeżdża pani do Plus Medu do Kielc. Chciałem panią spytać na samym początku o tym, jak dochodzi się do specjalizacji chirurga plastyka. Czy droga w tej specjalizacji jest równie ciężka i cały czas pod górę, jak w innych specjalizacjach? Zdecydowanie tak. Zacznę od początku tego pytania. Tak, rzeczywiście na co dzień pracuję w Krakowie, ale znajduję czas, dokładnie są to 2 dni w miesiącu, żeby przyjechać tutaj do Kielc, do Centrum Medycznego Plus Med. Tak, ta droga, żeby dojść do bycia specjalistą chirurgii plastycznej, jest długa, trudna i żmudna. Opowiem krótko o mojej drodze. Kilkanaście lat pracowałam w trudnym oddziale chirurgicznym, który zajmował się leczeniem trudnych, ciężkich oparzeń, zaawansowanych urazów twarzoczaszki, kończyn. Wymagało to niesamowitej ilości czasu spędzonego w szpitalu. Często była to praca wielogodzinowa w nocy, wiązała się z pracą nocną. Także ten okres mojego życia głównie spędziłam w szpitalu. Dlaczego zostałam chirurgiem estetycznym? Głównie dlatego, że zostałam mamą. I bycie mamą wymusiło na mnie to, że musiałam zorganizować swoje życie zawodowe. Nie mogłam sobie pozwolić już na życie, na pracę w nocy, na pracę tak przez wiele godzin, żeby móc operować. Zajęłam się wtedy chirurgią estetyczną i był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Ponieważ bardzo się spełniłam w tej pracy i jest ona dla mnie niesamowitym wyzwaniem i satysfakcją. Pani doktor, wydaje się, że każdy chirurg plastyczny ma swoje ulubione, czy może bardziej wyspecjalizowane zabiegi. Jak jest w pani przypadku? Co to są za zabiegi? Bo wspomniała pani o oparzeniach, to było na początku, a teraz już pewnie ma pani te ulubione zabiegi. Wszystkie zabiegi dotyczące chirurgii estetycznej są moimi ulubionymi zabiegami. Gdybym już miała wybierać spośród tych wszystkich zabiegów, myślę, że byłyby to zabiegi w obrębie twarzy, szczególnie okolic oka, jak również chirurgia piersi, cała chirurgia piersi, powiększanie piersi, pomniejszanie piersi, czy zabieg liftingu piersi. Mogę też przy okazji wspomnieć, który zabieg jest przeze mnie najmniej lubiany. Jest to zabieg liposukcji. Jest to zabieg, który jest zabiegiem dość żmudnym i wymagającej mniejszej... To rzeczywiście jest ciężki zabieg? Tak, jest to ciężka praca fizyczna i nie wymagająca aż takiej precyzji. Stąd ten zabieg jest przeze mnie mniej lubiany, ale oczywiście go wykonuję. Jeżeli pacjent się do takiego zabiegu kwalifikuje, to z przyjemnością ten zabieg wykonuje. Miałem zadać to pytanie na koniec, ale zadam je akurat teraz. To będzie pytanie od naszych widzów, bo powiedzieliśmy naszym widzom, że będziemy panią gościli, no i tak z takich najciekawszych pytań, jakie dotarły do nas, było pytanie odnośnie kobiecych ust. Czy usta dość poważnie przez kobietę powiększone to zabieg udany, czy raczej nieudany? Tutaj wszystko zależy od pacjenta, od tej rozmowy, którą musimy przeprowadzić na samym początku, na kwalifikacji, na konsultacji, która przed zabiegiem. Ja muszę poznać oczekiwania pacjenta. Jeżeli te oczekiwania kłócą się z moim poczuciem estetyki lub one są po prostu nierealne, no to tutaj nie podejmuję się takiego działania. Także jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie, czy jest to zabieg udany, czy nieudany. I nie każde życzenie jestem w stanie spełnić każdego pacjenta. No właśnie, to jest kolejne pytanie, bo czy każdemu można pomóc, pani doktor? Czy każda osoba, która zwraca się do chirurga plastycznego, powinna liczyć na zrealizowanie swoich życzeń? Czy to jest tak, że trzeba jednak odbyć tą rozmowę i tak jak pani już powiedziała wcześniej, no, pozyskać oczekiwania od klienta? W zdecydowanej większości tak. Ale istnieje grupa pacjentów, tak zwanych trudnych pacjentów. Myślę, że w mojej praktyce jest to około 10%. W zdecydowanej większości są to kobiety.
Są to pacjentki z zbyt właśnie wygórowanymi oczekiwaniami. One często przychodzą do mnie na konsultacje ze zdjęciami modelek, celebrytów z Instagrama lub nawet ze swoim zdjęciem, które jest mocno poddane... Sprzed 20-30 lat. Albo nawet nie. Jest to zdjęcie, które jest poddane licznym filtrom. Rozumiem. Tak. Czyli sprzed dwójki, trójki dzieci. Tak. I to jest dla mnie sygnał, że jest to trudny pacjent i to jest pacjent, który wymaga ode mnie więcej uwagi i na pewno więcej czasu muszę poświęcić, żeby dokładnie omówić wszystkie szczegóły i przede wszystkim wynik, jaki jesteśmy w stanie osiągnąć. Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to oczywiście ja się nie podejmuję dalszej współpracy z takim pacjentem, bo po prostu ja nie jestem w stanie spełnić jego oczekiwań. Chirurgia plastyczna nie jest programem Photoshop, nie jest Photoshopem. To jest ingerencja w ciało i wyniki czasami są nieoczekiwane. Musimy wziąć to pod uwagę zawsze. Czy chirurgia plastyczna jest jeszcze w stanie Panią zaskoczyć czymś? Zdecydowanie tak. A czym? Zdecydowanie tak. No, zaczynając od tych właśnie pacjentów, którzy się do mnie zgłaszają o wspomnianej przeze mnie trudnej grupie pacjentów, również sama medycyna, sama chirurgia. Czasami są nieprzewidywalne sytuacje w trakcie zabiegów. Stąd moja praca, wieloletnia praca w ciężkim oddziale chirurgicznym przygotowała mnie na też różne sytuacje, na które trzeba być przygotowanym. Trzeba mieć ten warsztat chirurgiczny, żeby móc sobie poradzić z takimi różnymi sytuacjami, które nas po prostu zaskakują. Spytam tak, czy wśród znajomych, jak rozmawiacie, to Pani koleżanki, koledzy zadają Pani tak wprost pytanie, czy Pani w jakiejś części swojego ciała jest upiększona? Tak, oczywiście zdarzają mi się takie pytania. Takie pytania zadają mi pacjenci moi. Dość często słyszę takie pytania. Ja zawsze jestem szczera z moimi pacjentami i zawsze szczerze im odpowiadam na te pytania. Te pytania wynikają głównie z tego, że pacjenci często boją się, że z tym, czym do mnie przychodzą, jest jakąś fanaberią, głupotą, wariactwem. Zdecydowanie w większości tak nie jest. Jest to realny defekt, który jesteśmy w stanie poprawić za pomocą chirurgii estetycznej i absolutnie takie pytania mnie nie krępują, nie obrażają i tak jak powiedziałam, jestem szczera i zawsze odpowiadam na takie pytania. Pani doktor, to jeszcze wracając na to nasze lokalne podwórko kieleckie, jak Pani przyjeżdża do Plus Medu, to proszę mi powiedzieć, jak najczęściej tutaj kielczanie, z jakimi dolegliwościami, z jakimi prośbami przychodzą do Państwa, co Wy najczęściej korygujecie? Myślę, że to zdecydowana większość zabiegów, jakie tutaj wykonuję w Kielcach, są to zabiegi piersi. Jest to najczęstszy zabieg, jest to zabieg powiększania piersi. Również bardzo często popularny jest korekta uszu, odstający uszu. Na trzecim miejscu myślę, że będą to powieki, opadanie powiek górnych. To są zabiegi, które najczęściej tutaj, w tym rejonie wykonuję. Już tak absolutnie na koniec, chirurgia plastyczna, tak czy nie? Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Proszę Państwa, gościem naszej stacji była pani dr Karolina Małek-Stelmachowska, specjalista chirurgii plastycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.